Od 9 czerwca grupa młodzieży z ZSG w Nowej Wsi oraz Kęckiego Wyspiana gościła niemieckich gimnazjalistów z Langsztul, którzy przybyli do Polski w ramach wymiany uczniowskiej. 50-osobowa grupa spędziła ze sobą 6 dni. W trakcie pobytu zwiedziła Żywiec, Niedzice oraz Kraków. Od poniedziałku wieczora gościmy u siebie młodzież niemiecką z miasteczka, z Landstuhl, z którymi już od ponad 10 lat utrzymujemy kontakt i prowadzimy współpracę, wymianę polsko-niemiecką młodzieży. Poniedziałku wieczór młodzież mieszka w rodzinach polskich, ponieważ ta wymiana polega na tym, że niemieccy partnerzy mieszkają u polskich partnerów w domach, również po to, aby poznać życie w polskiej rodzinie, jak wygląda to w Polsce, jak w Polsce ludzie mieszkają. I od wtorku wspólnie, razem, codziennie w zasadzie jeździmy, zwiedzając okolice. It was very beautiful. We have many impressions from this country. We have been in Krakow, in the mountains, Beskiden. It was very fun and we had very hot weather. It was beautiful and the pupils and the students are very satisfied. I think it's the 12th time I stay here and it's every time it's very, very beautiful and impressive for the pupils and for us teachers too. W piątek 13 czerwca niemieccy uczniowie mieli okazję zwiedzić szkołę w Nowej Wsi, po czym udali się do Oświęcimia do Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ten wspólnie spędzony tydzień na pewno dostarczył uczestnikom wymiany wielu wrażeń i był okazją do szlifowania języka niemieckiego oraz zawarcia bliskich przyjaźni.